W sklepach. Nie we wszystkich, ale w niektórych sklepach jest coś takiego. Czyli esencje napojów. Syropy. Tak, koncentrat. A, u góry jest napisane syrop, na dole koncentrat. Wiecie, o co chodzi. I dzięki nim można sobie teoretycznie zrobić napoje typu 7-Up, typu Pepsi, typu Lipton za pomocą właśnie tego soda streamera. No dobrze, ale chcemy zobaczyć, czy A, to się opłaca. Mamy z Carrefoura Paragon i taki syrop kosztuje 27 zł, licząc tak. Z jednego grosza. I teoretycznie do 9 litrów można zrobić napoju. Więc litr każdego napoju będzie nas wynosił 3 zł. I jeszcze jest druga rzecz. Czy ten napój wykonany za pomocą tego syropu, tej esencji, będzie smakował tak samo dobrze jak przykładowo oryginał, czy będzie smakował gorzej, a może lepiej? Zaczynamy od 7-Upa. Mamy oryginał, mamy esencję i mamy najtańszą wersję, która może przypominać po prostu 7-Upa. I tak ze wszystkimi, nie? Ile to się wlewa? Gazuj wodę, a po gazowaniu dolewasz nakrętkę. Jezus Maria, jak płyn do płukania Lenor. Ale, ale my nie spróbujemy tak sprzątaczka? Tak. Ja będę miał pewnie przybity smak przez katar. Ole. 4 albo 5 razy lepiej smakuje niż pachnie. O Jezus. Ale wchodzi dopiero później, teraz tak czuję, ale jak mi wykrzyja. Do tego brakuje wódeczki w tym kieliszku. Zobaczymy, czy to się nadaje do drinku, bo do picia samodzielnego nie za bardzo. Ole, dziwne. To by się mogło przyjąć. Mogło być. Z tego ciężko zrobić wódkę o smaku 7-Upa, ale tak. Z tego idealnie. Wódka o smaku 7-Upa. To będzie następny odcinek. No tak, bo tylko mając esencję można to zrobić. Weźmiemy połówkę wódki, odlejemy 50 i do każdej wlejemy 50 i zrobimy własną wódkę. Nie no, według tego zrobimy, tak. Tyle ile wody, tyle wódki damy. Dobra, rób normalny, gazy, bo odpłynęliśmy. Ale pytanie, jak mocno gazujemy? Mocno. 2, 3. Są dwie podziałki, ich nie będzie widać, bo są niebieskie. Light i sweet. Robimy sweet. Nalewam nam do pierwszej. Ty nalewaj tej drugiej. Normalnego 7-Upa. No, normalny. Dobra. A ja najtańszego. Oryginał 7-Up. Dobra, już gazu. Kurde, jak ja nie lubię 7-Up. To jest chyba lemonka z cytryną. Lightowa wersja Sprite'a, nie? Sprite dla mnie jest trochę lepszy. No dobra. No, no wiemy. Wiem, jak smakuje. No 7-Up, no nie będę ceniał, nie mój smak. I teraz nasz ze soda streama saturatora. Nie gazowany, za mało gazowany. No, ale już puszczał ten gazownik. Ale kurwa lepsze. Lepsze. Ale nie ma tak dużo gazu. Ale jest znaczniejsze. Ale jest lepsze. Szczerze? Dużo lepsze. Ja bym tego 7-Upa mógł kupować, nie? Ale nie trochę lepsze, jest dużo lepsze. Delikatnie gazowany. Dałbym ciut więcej gazu, tak. Jak byłbym producentem przemysłowym, ale tak, to jest aż dobre. Się boję tych wódek smakowych, sztaba. Boisz się, że tak ci zasmakują? No i teraz najtańszy. Też nie ma gazu i wiadomo, dlaczego jest najtańszy. Ale dla mnie lepszy od 7-Upa. Dla tak? Mnie, nie. Ja w ogóle nie. Ten posmak, to ja nie lubię tego posmaku. Ale dobra, chciałbyś przepłacić za 7-Up? Najtańszy napój cytrynowy. No, 2 litry to butelka, nie? No lemon się nazywa, no jak gdyby nawet jest tak tani, że nawet nie mieli pieniędzy, żeby mu nazwę wymyśleć. Słuchajcie, ten napój kosztuje 3,20 za 2 litry. A 7-Up? Co? 7 zł za 0,8 litra? 0,85. Jak kurwa? No normalnie jest napisane 0,85. To już wolę ten pić nawet z tym posmakiem niedobrym. No, no słabo. Dobra, najlepszy napój wybierały. Saturator, soda stream, syrop, esencja, nie? Saturator. Weź go ładnie pokaż, żeby widzieli, że okay, saturator to jest dobre, był nie? Najlepszy. Nie widzę różnicy między tanim a drogim, a tani jest 6 razy tańszy. Ja... Zakręciło mi się w głowie. Ja myślałem, że to jest, że ty mamy 7-Up 2-litrowe. Następne, co lecimy? Lecimy po kolei, tak jak jest, bo to bez sensu inaczej. Dobra, muszę zacząć. Weźmy Mirinda. Ile Mirinda kosztuje? Mirinda 1,5 litra 80, a ten napój 3,20. Ja p***dolę. Jak oni nas walą, jakie pieniądze przelatują przez te Pepsi Cole. To jest wszystko te same gówno. Dobra, teraz cisnę jeszcze mocniej, nie wiem czy się uda. Podaję, pokaż tam. No ja wiem, ale no zaczęło puszczać wtedy, nie? Ja tu doleję, a ty nalewaj. Czekaj, bo najpierw to... oryginalną, na końcu darmową. Czyli darmową, no. Leję teraz najtańszego do ostatniego. Też nie ma własnej nazwy, jest napisane po prostu orange. Nie, Jezus! No jak po jakimś oleju. A tylko mandaryną idzie ładnie. Mandarynkowy, mandarynkowo-pomarańczowy lek. Dobra, ja leję to. Nie, to jest stworzone pod drinki. To jest jak lizanie lizaków. To są lizaki w płynie. Czekaj, bo ja żem jeszcze nie spróbował. No. Ale to jest jak człowiek się krzywi, bo tak. Jest dobre. Oryginał. Zmienili smak Mirindy? Ty, co taki jest delikatny? Myślisz, że po tym syropie? Ja pamiętam jak...
Chyba te syropy powinniśmy na końcu pić, człowieku. Bo teraz mi się wydaje, że to jest tak słabe, bo przed chwilą ten syrop wypiliśmy. Możesz mieć rację, zgadzam się. Bo teraz czuję, jakbym po prostu albo dawno nie pił miryndy, albo kiedyś mi smakowała mocniej. Jakby wyblakło, nie? Dobra. No dobra, ale okej, okay, nie? Wiem, o co chodzi. Teraz pijemy streamerka. Nie moje rejony. To już chodzi w plusza multivitaminę, co wrzucasz do szklanki wody, nieważne ile nalejesz i wrzucasz. To już nie jest napój. Ale w ogóle nie podobny do miryndy. Nie. W ogóle. To nie jest mirinda. To jest słodsze niż ten syrop z wódką. Jest lepsze, jest słodsze, ale nie za słodkie, jest po prostu dobre. Tak, ale jaja. Dobra, najtańsza. Orange. Dobra, no nic nie mów, powiem i najwyżej zhejtujesz. No, podoba mi się ten zapach. No, jak zhejtuję? No ładniej pachnie. No dobra, ale to kosztuje pewnie też 3 zyla, powinno śmierdzieć. 3,20 kosztuje, no. No kurde, ładnie pachnie, a mi nie smakuje. O, takie. Ale nie jest najgorsze. Ale ja to nie już... jest jakiś shit, po prostu... Jest średnie. Najbardziej siadła mi podruba miryndy. Okej, okay, mi najlepiej siadł soda streamek, czyli nasz syropek, tak? Ale uważam, że ten napój pomarańczowy tani nie jest taki zły. On jest tak. Po prostu gdzieś tam średni, ale w pozytywnym tego sensie słowa znaczeniu. Gazujesz to, a ja podlewam. Pepsi w 250 ml. Jak zrobisz gotowy napój? Gotowego. Według instrukcji. Gotowego, no. Ile czego, no? To słucham. Piszą na opakowaniu, że to ma 8 gramów cukru, a to ma w 250 ml 18. Ale pewnie, a tego już tu nie doczytasz, Xylitol? Ma 8, jak nalejesz do pierwszej kreski, a nie do drugiej. Bo jak nalejesz do drugiej, to już będzie miało, wiesz... 16. Tak, i będzie tak jak tu, bo ja po zakrąglałem ułamki. No ale jak gdyby, no ciężko, bo my tylko tak podejrzewamy, więc nie możemy teraz rzucić takim hejtem tak. strasznym. Ale takim małym możemy. I teraz bierzemy tutaj wersję sweet. Oooo! A je, czarnuszki. I dawaj do kielona jeszcze, ale to już na koniec. Tak, ale to tak, tak, spróbujemy tak. Delikates. Dobra. Kochani, oryginał wchodzi, czyli Pepsi z butli. Pepsi. Pepsi. Po prostu. Ja nie jestem fanem Pepsi. Jestem fanem Coli Zero. No Pepsi, no nie będziemy opowiadać o Pepsi, bo to jest bez sensu. I teraz soda streamerka. Oj, panie soda, no teraz... Nie obronię was, nie? Nie obronię tego. Najtańsza ever Pepsi. Ever. I tu nie chodzi o to, ile jest gazu, mniej czy więcej, jak gdyby... Coś jest nie ten, tak jest. Boże, słodki syrop gówniany. Najtańsza teraz, to cola... Tak, o nazwie cola. A ta jaka jest okrutna. Nie, to nie jest nawet cola. To jest, jak to jest rozpuszczony, najtańszy lizak o smaku coli, który kiedyś miał smak coli. Ale gówno, już myślałem, że nie może być gorszy od tego. A wiesz, otworzyłeś to, nie? A. To nie ma gazu. W ogóle to nie ma gazu. To już powinno być tak, że dobra, nie możecie tego sprzedawać, bo jest paskudne i możecie wprowadzić ludzi, nie wiem, w jakiś stan totalnego tego. Wiesz, jak komuś whatever? Nie można już aż tak whatever. Ile za tą kolę? No to kosztuje 3,49. O, 3,48 za dużo. Tamto kosztuje złoty 50, a ta 3,40? Ale walą nas na tym, a to jest obleśne. Bardziej chamskie niż cena Sprite, znaczy 7-Upa. Pepsi 7 zł za 0,80. No ale pewnie 2-litrowa butelka wychodziłaby taniej trochę, no nie wiem. Tutaj soda stream, czyli saturatorek nie dał rady. To nie tylko sensu. Może z wódeczką, może. Tak, a teraz ten słodziutki. To... Bardzo dobre. To bardzo dobre. Cholera! Jezu! To jak wypiłeś, to czujesz, że tego nie powinno się tak pić, że coś źle zrobiłeś. Przypalony karmel, piecze w gardło, słodkość, a taka chemiczna. Nie, to już trzeba rozrobić. O. Kupić ten soda stream Pepsi, to trzeba być jakimś... To trzeba lubić oglądać 50 twarzy Greya. Naprawdę, nie? Albo ten drugi, 365 dni. Tak. No kurde, no to nie pykło. Ale dajemy temu jeszcze szansę przy wódeczkach. Tak. Lećmy dalej. Coś, co sztaba lubi najbardziej. Energetol. Wywar z Red Bulla. Ale tak... Ale słodziutki. Słodki jak cholera. Kurde, ale troszeczkę mógłby być takim perfumem albo odświeżaczem. Wykonana w 100% z plastiku z recyklingu, za wyjątkiem korka i etykiety. Ja f***ale. Jem wszystko wegańskie, za wyjątkiem mięsa. Mięsa i jajek. To jest mniej więcej tak, nie? No super, fajnie. Wymieniamy bąbelki na nowe, żeby było porządnie nagazowane. A co się stało? Tak wygląda bardziej poważnie. Nie mogę tego założyć coś. To jeszcze dogazujemy, bo tu się nas zaczęło wywalać. Tu się chyba zawór bezpieczeństwa po prostu zepsuł. Czy
Czujesz się jak prawdziwy chemik, nie? Jest taka herbata, człowieku. No dobra! Red Bull. Tak, Red Bull. Dlaczego akurat ten energetyk porównałem do Red Bulla? No bo Red Bull jest takim jak gdyby troszeczkę wyznacznikiem energetyków. Był pierwszy, jest... Ma największe obroty w branży, no tak, no dlatego do tego porównujemy, nie? No Red Bull. No ten klasyczny, nie ten zero, po prostu. Ja nie jestem fanem tych napoi. I teraz, wersja saturatorka. Nie gazowany już normalny. Tak, to jest nowy ten. Tak, ale nie gazowany już normalny Red Bull. Ale nie jest złe w smaku. To są jak bracia bliźniacy, którzy w ogóle nie są do siebie podobni. Według DNA bliźniacy, ale jeden ma prosty ryj, a drugi okrągły. To jest takie bardziej delikatne, płaskie, nie ma takiej nie ma kwasu tutaj. Ale spróbuj tego darmowego. Darmowego. Tego taniego. Najwięcej gazu ze wszystkich. Nuta kwaśności, nie za słodkie. Tak, one nie mają tej nutki, tego takiego kwasku, takiej troszkę jakiegoś cytrusa. A jak my na przykład do Pepsi wlejemy jeszcze, do butelki Pepsi wlejemy korek Pepsi, to zrobimy nad Pepsi? Jak wlejemy Pepsi do Pepsi, korek... No ale mówisz o tym korku, tak. A ja myślę, co ty chcesz z tego korka wlewać? Zrobimy na koniec, zrobimy po tym nad Pepsi? Będzie chyba nad słodkie wtedy. No zobaczymy. Ale dobra. No dobra, Red Bull w puszce, litr Red Bulla, kosztuje dokładnie 19,96, 20 zł by 4 Czyli grosze. Tyle, ile kilogram piersi z kurczaka. 20 zł litr Red Bulla. Litr tego gówna, tak samo jak to, wszystko mu nazwał, kosztuje 3,20. Jak oni mają nie mieć pieniędzy, człowieku? Red Bull, okej, zgadzam się, ma lepszy smak niż tani energetyk, ale jeżeli szukacie nie tyle co smaku, tylko kofeiny, to jest proste pytanie. Po co przepłacać aż tyle? No to, kofeinka. Lepszy niż Pepsi. O, jak jakaś esencja takich cukiereczków. No nie, to są cukierki Red Bullowe. Na bank nie można tego tak pić, ale to jest spoko, nie? Ale powiem wam, że... No ale spoko, nie? To ale jednak esencja spoko. Tak dosyć z tego cukru, z tego gówna. No czekaj, będzie herbatka, nie? O. Co mam następne? Lipton. Nagazuj zimną wodę! Człowieku! Nie rozumiem. Lipton nie jest gazowany, a jak my nagazujemy, będziemy mieli gazowane. To powinien być... wlej do wody. Dobra, lejemy do wody, dawaj butelkę. Trzeba przedstawić, że to jest oryginalny Lipton, ten jest z saturatora, a najtańszy, nie udało mi się w sklepie znaleźć jakiegoś odpowiedniego Liptona. Jak udało ci się, to jest najtańszy, no. No tak, czyli... Herbata na zimno. Ale cytrynowa. Tak. I ja idę po nią, bo się wystygła na wodę. I jest, tamta to jest zero, bo nie damy cukru. O kur... Jak herbata w proszku. Tak, to jest granulat herbaty. Tak. Ojeju. Lipton Lemon Flavor Original. Ja nigdy nie hejtowałem tych Liptonków i tych Nesty czy Nestea. Ale muszę wam powiedzieć, że kurwa za dużo dla mnie cukru jak na ten odcinek. Można sobie zrobić zwykłą herbatę, nie wiem, w domu zamrozić czy coś, oziębić ją, ale no ja lubię te herbatki takie, nie wiem czemu. Kurde. Nie są wyjątkowe. Ale gaz jest ciekawy. W ogóle gaz... Ja nie doszedłem do gazu jeszcze. Aha, myślałem, że to ty mówisz. No gaz robi ciekawość z tego. W ogóle zaczyna w język walić. Ja nie wiem, czy ja bym nie wolał tego pić sobie. Porównujemy do napoju, który nie ma gazu, bo oryginalnie nie ma gazu. No to wylejmy wodę, nalejmy zimnej, dolejmy nakrętkę i będzie to samo. Po prostu tu wlej. Kurde. No oranżatka w proszku. Herbata w proszku. Bardziej płaska i trochę więcej chemii. Nie jestem hejterem, ale na pewno za to nie zapłacę, nie będę robił tych napoi. Gdybym miał wybierać już tak jeden do jeden, to jednak wolałbym tego konka lemonowego właśnie tak delikatnie gazowanego. Tak, no. Jest po prostu ciut ciekawszy. Ta zimna herbata jest po prostu gorzką herbatą. Nie chciałbym jej oceniać. O Boże, zapomniałem jeszcze o tym! No. Ta herbata w życiu jeszcze nie widziała nawet zdjęcia cytryny. No nie jak można tak ten? Ty tu wiesz, że to jest w Czechach robione? Nie, dobra, to jest straszne. No gorzka herbata. Być może trzeba było ją posłodzić, ale tu nic nie zmieni. Nie? Tu nie ma cytryny, tu nie ma nic. Nie? Ale może to zmieni. Zobaczymy esencję. O, ale lizak. Taki cross między Chupa Chupsem a Liptonem, tak. Nie? Na zasadzie zróbmy Chupa Chupsa o smaku naszej herbatki i będzie super. I może być super. Takie szybkie podsumowanie. Jesteśmy grabieni na słodkie napoje, według mnie. Ceny są horrendalne. Drugie, jestem pewny, że te napoje z 7-Up mogło przejść, ale powiem wam jedno, że to tylko się nadaje do pomieszania z czymś więcej niż z woda. Ale mówisz to? Wszystko. Ja nigdy w życiu nie kupię tego syropu. Żadnego. Nieważne jaki. Ale wydaje mi się, że odcinek, gdzie to mieszamy, na przykład jako aromat do ciasta, jako drink, może mieć sens. Chcę to obronić, bo dla mnie cały odcinek
pod kosztem finansowym, w sensie, że jak miałbym to w domu kupić, to to jest jedna wielka negacja. Dla mnie to są ciekawe produkty, 25 czy 26 zł, coś takiego, ale wymagają jak gdyby takiego naprowadzenia, do czego można je zastosować. No bo jeżeli na przykład tylko i wyłącznie mielibyście stosować te esencje do takiego saturatora, no to to jest taka troszeczkę sztuka dla sztuki. No wychodzi trochę taniej, ale nie zawsze smak się sprawdzi. No taki odcinek nie ma łobabenu, ale moim zdaniem wartość jest jedna. Szkoda wydawać na to pieniądze. Już na koniec i na pocieszenie dopepsujmy Pepsi i zobaczymy, co z tego wyjdzie. Będzie przesadzona wersja. O, panie. Nie czuję różnicy. Zapach Pepsi. Aż zostawia słodki osak na zębach. O, jakby wsypać 9 łyżeczek cukru. Nie, bo się zżygam. Ten odcinek mnie zabił. Ale jest szansa, że będzie pięknie. Z tego ciężko zrobić wódkę o smaku 7-Upa, ale tak. Z tego idealnie! Wódka o smaku 7-Upa.